Hej kochani, właśnie zmalowałam coś takiego, tak, film z tym szalonym makijażem będzie na kanale, ale nie uwierzycie, chyba malowałam się dzisiaj 3 godziny, same kwiatki chyba z godziny mi prawie zeszły i wiecie co jest najgorsze? Że muszę iść od razu to zmywać. Tak, mamy godzinę 14, na 17 umówiłam się z moją Moniką, idziemy tam z Krystianem do Moniki, Marcina, posiedzieć sobie, troszkę pogadać, taki wiecie, wspólny wieczór w sumie sobie zrobić, ale no z takim makijażem nie pójdę, zresztą ten poszłabym, gdyby nie te rzęsy, ale jak odkleję rzęsy, to już nie będzie tak ładnie, a rzęsy są dość niewygodne, muszę znaleźć na nie jakiś sposób, bo są dość sztywne i po prostu tak czuję, że leżą na tych oczach, także włączyłam się tylko po to, żeby wam to pokazać, tak, mam pod spodem top, ale boję się, że mi coś tutaj wyskoczy. Także kochani, pokazuję wam tylko jak to wygląda i idę to zmywać. To jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy nie chcesz zmywać makijażu, a musisz. Kochani, kolejny dzień i dzisiaj niestety do pracy, ale trzymam mnie jakoś myśl, że jeszcze 4 dni i urlop. I powiem wam, że czuję się troszkę zestresowana. Nie wiem dlaczego, ale jak myślę o urlopie, to od razu jakieś takie nerwowe myśli mam, nie wiem. Chyba dlatego, że wiecie, na początku zawsze wszystko pięknie, człowiek się cieszy, ale co do czego, to zawsze przychodzi ten moment, że robi się smutno, bo trzeba się pożegnać i chyba właśnie jedyne co to mam na razie w głowie. Ale szczerze to tak, nie mogę się już doczekać, 4 dni, 4 popołudniówki i nie wiem jak dziwnie zaplanowałam sobie ten urlop, że mam popołudniówkę, na drugi dzień lecimy i tak nie lubię się szykować przed pracą, wiecie, to jest takie... No nie lubię, lubię mieć jeden dzień przed urlopem, żeby wszystko na spokojnie sobie porobić. A tutaj tak jakoś wyszło, także pewnie wrócę dzisiaj w nocy z pracy i będę sobie szykować trochę rzeczy. Mam jedną kawę, którą chciałabym z wami przetestować i wydaje mi się, że zrobię z tym osobny film. Na razie nie powiem co to jest, ale jestem mega podekscytowana, dostałam w prezencie. I niestety przed urlopem na to czasu nie znajdę, bo jak robię sobie nową kawę, to ja lubię mieć taki wiecie... relaksik, kawka, kocyk, może książka, ewentualnie jakiś film i to taki, żeby był, wiecie, typowy chill out, żeby sobie posiedzieć się zrelaksować, a nie w biegu sprzątać sobie na przykład dom i pić kawę, bo żadnej przyjemności z tego nie ma, także zostawimy to sobie po urlopie, tak myślę, mam nadzieję, że o tym nie zapomnę, dobrze, że nagrywam, wtedy sobie wszystko przypomnę. Znowu zrobiłam sobie tutaj taki rozpierdziel. Dajcie znać, jak długo macie porządek w kosmetykach po sprzątaniu, bo u mnie maksymalnie są to 2 dni. Później wszystko leży wywrócone i od nowa sprzątanie. W ogóle wiecie co, mój Krystian wczoraj stwierdził, że wiecie, że ten pokoik mój jest taki malutki, zresztą nieraz pokazywałam wam organizację i tak dalej. I mój Krystian wczoraj stwierdził, że dobrym pomysłem byłoby przynieść tutaj sypialnię, ażebym ja miała tam ten większy pokój. Ja po prostu się właśnie tak na niego patrzyłam. Co? Co? Okej, trzymam za słowo. I tak, i po powrocie z Polski, muszę mu jeszcze dzisiaj przypomnieć, że słowo się liczy, przyniesiemy sobie tutaj łóżko, szafa, jedna chyba się tutaj zmieści, a ja będę miała więcej miejsca, już się nie mogę doczekać, bo tutaj... no dziwny jest ten pokój, bardzo go lubię, ale niestety nie mogę zrobić wszystkiego tak, jakbym chciała. Na poprzednim, w poprzednim domu miałam tak, że miałam właśnie też jedno biurko, tak jak tutaj, przy oknie od razu, ale było to jakoś zupełnie inaczej rozwiązane i w sumie to ułożenie sypialni jest praktycznie takie samo jak tamto, ja tam bardzo to wszystko lubiłam. I wiecie, komoda i szafa nawet mi nie będą tam przeszkadzać, mogą zostać, bo ja mam tutaj tylko 2 biurka, stoliczek i jeden regał mały. I chciałabym sobie to tak rozwiązać, żeby w końcu zamówić sobie jakieś inne lampy albo ring lighty. Myślałam też o tym lustrze z tymi żarówkami, żeby sobie zrobić bardziej neutralne światło i nie wiem... Muszę w końcu to sobie jakoś rozkminić, bo wiecie, malujecie się, poświęcacie tyle czasu, już nie mówię o makijażu dziennym, ale o jakichś takich testach i tak dalej. I no, światło dobre jest potrzebne, szczególnie później się denerwujecie, że zdjęcie żadne nie chce, wiecie, takie ładne wyjść. Dobra kochani, nie marudzę dzisiaj. No, jak trzeba ogarniać, to trzeba ogarniać. Wiecie co, dobre jest to jeszcze, że ja lecę... Lecę którego? Wy wszystko widzicie z opóźnieniem, ale ja lecę 22,
A mój Krystian dopiero do Polski leci 25, więc kilka dni później po mnie. Co jest dobre, kociaki aż tyle w domu same nie będą, ale wychodzi na to, że kociaki same będą dokładnie 9 dni. Normalnie serce mnie boli, strasznie nie lubię ich zostawiać, ale no niestety tak trzeba. Będą miały dobrą opiekę, codziennie ktoś będzie do nich przyjeżdżać, ale wiecie, no kociaki przez cały dzień same w domu, po prostu aż mi smutno się robi, tak chodzę i się cały czas do nich tulę. No, już mi się smutno zrobiło, ale będę miała dobrą opiekę i tak. I później będzie wielka radość, że wróciłam. Mam nadzieję. Dobra, kochani. Widzimy się jutro. Kochani, dzisiaj ostatni dzień do pracy. Nie macie pojęcia, jak się cieszę. I tak, troszkę bez energii, bo przyznam się, że dzisiaj podnieść się z łóżka to było po prostu wyzwanie. Zazwyczaj jest tak, że dzwoni budzik, ja wstaję, rzadko przestawiam sobie budzik, ale dzisiaj po prostu było ciężko. Resztki energii lecę dzisiaj na oparach, ale dobrze, resecik się przyda w Polsce. Mam nadzieję, że odpocznę, chociaż wiecie, jak to jest na urlopie w Polsce. Dużo rzeczy do załatwienia, ze wszystkimi człowiek chce się zobaczyć. No i tak, zazwyczaj jest tak, że przyjeżdżam tutaj do Anglii, jeszcze jeden dzień odpoczywam tutaj. Także, kochani, sprawa wygląda tak, piję kolejną kawę, coś tam przekąsiłam i muszę ogarnąć ten bałagan tutaj, troszkę się popakuję. Jutro lecimy o 14, nie wiem czy wam mówiłam, także podejrzewam, że o 12, nawet przed 12 musimy wyjechać. Do lotniska nie mamy daleko, na szczęście lecimy z tego lotniska, które mamy obok. Ale wiecie, jak to jest, lepiej być szybciej na lotnisku, zawsze coś może się stać po drodze, jakiś wypadek czy coś, nigdy nie wiadomo. I wszystko sobie już teraz powoli przyszykuję, ubrania na pewno wszystkie już spakuję, kosmetyki tylko sobie przyszykuję, bo jutro będę ich używać. Ale to wszystko raczej już nagram telefonem. Chciałabym spróbować właśnie nagrać coś telefonem, bo może uda mi się coś nagrać w Polsce, a nie chciałabym targać ze sobą aparatu, ja wiecie, jednak nosić aparat i nagrywać aparatem tak troszkę ciężej, łatwiej byłoby telefonem i wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł. Zastanawiam się też, czy brać laptopa do Polski, żeby sobie wszystko na bieżąco składać, ale to muszę się z tą myślą jeszcze przespać i zobaczę, jak to wyjdzie. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nawet nie wiem, czy ten vlog miał cokolwiek ciekawego w sobie, ale tak jest, tak wygląda moje życie. Kochani, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Jak zwykle, nie wiem, w jakiej kolejności wyjdą te filmy, ale mam jeszcze dla was w zapasie jeden film makijażowy, no i teraz będzie pewnie ten vlog i tak, będzie troszkę pewnie więcej vlogów, no ale tak jak mówię, urlop, trzeba się pourlupować. Na urlopie w Polsce nie będę nic makijażowego na pewno nagrywać. Po pierwsze, nie mam dobrego oświetlenia w Polsce. Po drugie, to jest urlop i nie będę poświęcała kilka godzin, żeby nagrać film. I po co ja się rozgaduję? Po co ja się rozgaduję? Robię, co mam robić, jeszcze muszę się potulić z moimi kociakami, bo już po prostu nie mogę tego przeżyć, że je zostawiam na tak długo same, a my, kochani, widzimy się w następnym filmie, bo się po prostu już... No nie zamknę się, widzimy się później, pa, pa!